Tu jest 5 km miejsca na nogi. Zacznijmy od tej tundry. Czekaj, bo to w Karpasie, tak? To wejdziemy sobie do garażu i zobaczymy. Myślicie, że spoko fura? Jeszcze tego nie testowałem. No chyba już jest dostępna, nie? Tak? Można ją odebrać? To będzie dostępne 17, a to jest już od 10. Kurde. Toyota Tundra bardzo mi się podoba. Spoko. No zobaczmy. Zobaczmy, co to jest. Jak można to przerobić. No i zaraz będziemy w Forzatona. Ua, ty, solidnie to wygląda. Dobra, weźmy sobie na razie może jakiś taki jasny kolor, żeby było widać dobrze ten samochód, nie? O kurde, ty, jakie to potężne jest. Wygląda jak Ford Raptor jakiś? Nie, to jest taki gabaryty. Chodzi mi, pokaż mi orzecha pod maską. V8, 5,7 litra, nie ma żartu. To będzie jeździć. Teraz jest w klasie C, ale spokojnie, my tu porobimy. O, bardziej jak Dodge Ram, masz rację. Też taki kształt bardziej, no nie? Jakie wielkie, kuźwa, ty. No to jest chyba jeden z takich nowszych, z którego to roku jest? 20! Zobaczcie, pojawiają się nowe samochody w Fordzie. Super. Co, przejedziemy się najpierw nim normalnie, no nie? A potem dopiero zaczniemy się nim bawić. Ja nie wiem, co by można było zrobić z tym samochodem. Ja chyba zrobię normalnie, wiecie? Patrz, ej, wielkie to jest, kuźwa, jakie długi. Gdzie oni w tej Japonii jeżdżą takimi samochodami, co? Jak tam miejsca nie ma, czy jest? Ty, w standardzie dwie paczki, taka wielka bestia? Ej, on jest za duży. Chociaż może być bardzo stabilny dzięki temu. W ogóle on jest tak duży, a wydają mi się kółeczka w nim bardzo malutkie. No nie? Takie... Samochód wydaje się bardzo masywny, a kółeczka tak nie do końca, jak myślicie? Takie te kółeczka wydają się mega małe. Tak to przynajmniej wygląda. Co, bierzemy się za niego? Tutaj niedaleko mam chatę. Tak to jest w pick-upach? No chyba nie wszystkie pick-upy są aż tak wielkie. To jest przeogromny, kurde. Widzę, że tu jakieś drifty na bogato wchodzą. Uuu, co to jest? Ho, nieźle. O kurde. Nie, no tutaj na forzowe klimaty to musimy coś takiego dać chyba. Progi. O kurcze, ty. Mega fajne rzeczy. I tu mamy snorkela, no w Fordzie nam się snorkel do niczego nie przyda, no bo tu nie możemy zanurzyć samochodu głębiej jak do okna na przykład. W tym wypadku chyba nie? No ale dajmy, no jak jest. To nam zwiększa chyba opór aerodynamiczny, tak? Teraz zobaczymy. Ej, dobra, waga nam wzrasta, o słuchajcie, 4 kg, to waży tylko 4 kg kawałek tego plastiku. No dajmy to dla wyglądu i tyle. Dajmy dla wyglądu, kolor zaraz zmienimy, dałem tylko taki kolor, żeby wiesz. O, tu możemy dać lepsze opony offroadowe, nie no trzeba dać, trzeba. A czekaj, a ile? Ty, ale te standardowe opony są ciekawe, bo one mają na offroadzie sprawność 9.0. Ale te mają dużo lepszą jednak. Kurde, offroad 10 prawie. To jest prawie max. O kurcze, ty. Dobra, dajmy to. Nie, bo tu mocy będziemy pakować. 5,7 litra. Nie ma żartów. Skąd mam 16 milionów? Wiesz co? Miałem chyba 60 milionów, no nie? Ale niestety wszystko wytraciłem na nowe samochody. Dajmy jakieś lżejsze felgi. I teraz zbieram sobie na Aventadora SVJ, żeby kupić go na aukcji. A może jakieś takie... Minus 21 kg można dać felgi. Głupi tunik trochę robię, nieprzemyślany w ogóle. Ale co tam, to może wybierzmy po prostu, co mi się będzie podobać. Nie, o, na przykład takie felgi mi się podobają. Dziwne są w sumie do tego auta, ale okej. Niech będą. Przydałoby się bardziej takie masywne, ale dobra. Może nie pękną. W ogóle zobaczmy swapy. V6, diesel mamy. V10, V8 Racing. Czy. Co to za silnik jest? To brzmi jak od Lambo. O, ten dźwięk by pasował do tego auta. Ten już taki za bardzo hardkorowy, wydaje mi się.
Dobra, myślę, że standardowy silnik da się fajnie wypuklić. V10 dziwnie brzmi, nie? Ej, ale groźnie wygląda ta fura, no nie, zupełnie, ej, ja bym nie powiedział, że to jest Toyota, ja bym powiedział, że to jest jakiś zupełnie inny samochód. Toyoty mi się kojarzą raczej z takim grzeczniejszym wyglądem. A tutaj taki hardcore, człowieku. Biegów możemy sobie dać tutaj z 8. Klatka, jak będzie wyglądać. Okej, po prostu w środku coś tam mamy. To już zrobiliśmy. A, bośmy tutaj dali kompresor. I wydech. Kurde, sportowy wydech kozak. Słoneczny patrol zrobić? Dobry pomysł. Na czerwono, już nie pamiętam jakie barwy ma słoneczny patrol. Jaki tuning. Dobra, standardowy silnik, klasa A. Myślę, że to jest najbardziej odpowiednie do tego auta. Felgi chyba jednak wymienię na coś innego. Na jakieś takie bardziej masywne, wiesz? Jakieś takie... Tu są chyba... O, może coś takiego? O kurde, te ciężkie z kolei. Te masywne i lekkie są takie, kurwa. Dziwnie jakby były, no nie? Chodzi mi o wygląd, żeby wyglądał jako tako, a nie takie miałem. O, to jest takie niezbyt masywne, się wydają. Trochę nie pasują do auta. Tu takie jak w Lambo. O, takie coś by pasowało, nie? O, te nawet są spoko. Dawaj te. Te są spoko. Dobra, i chyba mamy gotową furę. Standardowy silnik, 937 koni mechanicznych, 2000 kg wagi. To jest dużo, to jest dużo. Chociaż elektryki też potrafią tyle ważyć, nie? Dobra, tutaj jeszcze sobie zrobimy. Jedziemy na jakieś offroady. O, tu zostawię tak jak jest. Oczywiście docisku żadnego nie mamy. Tutaj dociskiem jest waga, no. I co wy na to? A czy to na masce mi się nie podoba? Już mogliby usunąć, no nie? Z boku wygląda kozacko, ale na masce nie wygląda to dobrze. Dobra, wychodzimy, wychodzimy. O, tu widzę, że się zlot zrobił. Jest już miniacz elektryczny. A co wy chcecie robić zlot z jutra? Jutro chyba Mercedesami robimy zlot. Kurde, ale wielka ta fura jest. O, jest, zobaczcie, ram tutaj. O kurde, ty patrz jaki ram jest. On jest krótszy od tej Toyoty chyba. Nie, dobra, taka sama długość. Ale no, w pierwszy rzut oka wydawał się krótszy. Ale chyba są takie same. Zobacz ty. Jakie długie to fury są. Masakra. Co, jedziemy na jakąś wycieczkę offroadową, czy nie? A właśnie, bo mamy prawie 1000 koni. Klasa A, słuchajcie. O, ale nim rzuca. Ty, ale na offroady może być dobry. Kurde ty. Idzie, nie? Ale jak brzmi fajnie. To jest standardowy silnik, to jest najlepsze. Dobra, jedziemy jakiegoś wyścigu. Chcę przetestować tą furkę. Tu coś mamy. Moim zdaniem niektóre te wyścigi są trochę za krótkie. Dawaj sobie Titana, polecimy. Moment obrotowy jaki ma, wiesz co, nie sprawdziłem. No pewnie też nie za mały. Dobra, 26 km, o kurde, trochę będzie. Kurczę, mogłem wziąć inny, ażebyście mogli wziąć swoje fury, ech. No, ciekawy diesel też by był, to prawda. Myślę, że nawet by trochę pasował. E, wiecie co można by było jeszcze zrobić? Z dinozaurami, jak to się nazywa? Jurassic Park, no nie? Można by było zrobić tego auta. Też by spoko było. O, samochód mi się uniósł przez chwilę. Jedziemy, jaki zderzak, ty. No, felgi nawet jako tako pasują. Klasa A mamy. Myślę, że spoko. Nawet na tą klatkę z tyłu trochę naniosło się malowanie, które tutaj dałem. Diesel myślę, że byłby bardzo fajny. Wtedy byśmy mieli taki, wiesz, ciulaście wysoki moment obrotowy. Ja obustwiałem tytany śmigać w poprzedniej części.
Titana już jechaliśmy sobie nie jeden raz. Ja nie mam tundry, a mogę nie jechać. Możesz chyba pożyczyć ode mnie, tak jakby, no nie? Ale zebrało nas się tutaj trochę. Jurassic World by pasowało. Tak, zdecydowanie z dinozaurami musimy dać. Bo GTA to tak, no okej, okay, jest, bo jest, ale okej, okay, no nie, nic specjalnego. Znaczy ono nie wygląda ładnie, o to mi chodzi. Ja nie mam tego samochodu wymaksowanego w klasie A, ale myślę, że raczej jest całkiem niezły. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, mogliście wziąć swoje samochody, tak? Forda Bronco, Ford Bronco. Widzę, że tutaj jest G65, dwie tundry poza moją i Range Rover nawet się pojawił, spoko. Zobaczymy, jak sobie poradzę z wami. Biegi mi się skończyły. O, dobra, wyrobię się chyba. No wydaje się być dość przyczepny. No jednak 2 tony, no nie? On jest, 2 tony waży po odciążeniu. No, całkiem przyczepny się wydaje. O, musiałbym na nim na multiku pojeździć, żeby tak naprawdę go przetestować, nie? Przez kałużę jako tako jeździ, trochę zwalnia, bo jednak prześwit jest taki nie za duży w tym aucie. Ale ty, stabilny się wydaje. Tylko trochę go wyrzuca na zewnętrzną przy zakrętach. No jednak tutaj waga daje o sobie znać, no nie? Także tutaj na tych zakrętach trochę trzeba tak zwolnić i uważać, bo jego wywala, można się o bandy porozwalać. Ten snorkel to w ogóle niepotrzebny do niczego. Powinienem go wywalić, żeby samochód był trochę lżejszy. Zobaczymy sobie jeszcze jego te perki, no nie? Wszystkie. Bo może ma coś ciekawego, na przykład jakiś specjalny samochód do odebrania, ale chyba nie. Byśmy już chyba o tym wiedzieli, no nie? Może jakiś super rolly spin będzie albo coś takiego. Teraz zobaczymy. Ty, spoko to lata. Tutaj mamy naprawdę takich dobrych graczy. Toshiba jest bardzo dobry i Chlebciu. Oni spoko śmigają. Już tam parę razy z nimi jechałem i naprawdę ładnie latali chłopaki. Także może nie będzie najgorszy ten samochód. Ależ to brzmi, człowieku. Ale patrzcie, jak go wywala, widzicie? Ledwo wyrobiłem, ej! Strasznie go wywala z zakrętu, trzeba dużo prędkości wytracić. Albo... wow, albo wziąć lekko driftem. Także to jest chyba jego minus, bo jeśli chodzi o jazdę na wprost, chyba że można go jakoś tam lepiej skonfigurować. Ja go zrobiłem tak... tak sobie, nie? Te ustawienia... tego zawieszenia są praktycznie standardowe. Więc tutaj... czemu mam fioletowe szyby? Aha, bo to z tego malowanie jest, okej. Okay. Średnio mi się to podoba. Zobacz. Widzisz, jak go tutaj kołyszę? No... to jest chyba jego taki główny minus, nie? Na asfalcie też jest taki, no nie da się go opanować. Ile mam już godzin w Fordzie? Oj, nie wiem, muszę to chyba jakoś na Xboxie sprawdzić, zaraz zobaczę. Bo ja głównie, ale to chyba globalnie powinno się liczyć, czy na PC-cie, czy na Xboxie. A tu są statystyki w grze, można to sprawdzić, zaraz zobaczę. Nie, to nie jest Raptor, to jest nowa Toyota. To by było dziwne, jakby ten samochód faktycznie był taki dobry. No bo on jest w tym Karpasie. Przeważnie te samochody, które trzeba jakoś tam sobie dokupować. Toyota Tundra. Musimy zmienić malowanie. Czy mogę z tobą zagrać? Pewnie, że tak. Dawaj, jak nie masz mnie jeszcze znajomych, to wysyłaj zaproszenie i dodaję cię i gramy. Ziombę. Bartek cię wypychał z checkpointów? O Bartek, coś ty robił. Specjalnie. O, co ten samochód w sobie ma? No i ma... no nic prawie nie ma. Ciekawego, no nie? Takie sobie. Na pewno malowanie muszę mu zmienić. Zmienię kolor. Na jak? Czerwony może. Będziemy wyglądać jak Dodge trochę. A czekaj, tu można takie fajne też kolory sobie wybrać. Matowy, może coś takiego? O, coś takiego dam, podoba mi się. Felgi sobie pomaluję na matowe, czarne. Albo szare może, by nie były takie nudne. Szyby możemy przyciemnić całkowicie czarne, okej. Tak, zaciski to nie.
Spoilera nie ma, to nie można pomalować. No i gitara, mam gotowy. Gotową furę mam. Tak to wygląda. Ile tu jest miejsca w środku? Tu jest 5 km miejsca na nogi. Ale wszystko takie kwadratowe w środku, zobaczcie. Strasznie, nie? Ja nie wiem, na jaki rynek jest produkowana ta fura. Ale kwadratowe, nawet te kanapy takie kwadratowe, zobacz. Wszystko kwadratowe. Aż to jest chyba na rynek amerykański, coś tak czuję ten samochód. Jezu. Toyota. Toyota Tundra. A tu nawet... Ale też wszystko takie kwadratowe. I jaki szeroki, kurde. Na polskich drogach na pewno by się wyróżniał, no nie? Ten samochód. Ogromny jest, ja pierniczę. Chyba tak mi się też wydaje, że on jest na rynek amerykański. Gdzież taki długi? Zobacz na niego. Ma 5 km długości. A nie da się go jeszcze wyżej postawić? Chyba nie, to już... A nie da się, zobacz. Dawaj go wyżej. On tam mi trochę zahaczał. Zobaczymy teraz. O, teraz jest na maksa podniesiony. Zobaczcie, te koła wydają się przy nim takie malutkie, no nie? W tym aucie. Jaki ogromny. Może być Australia albo RPA. Rynek, tak? No tak nie wyobrażam sobie, żeby po Japonii, japońskich drogach coś takiego jeździło, nie? Jak to wygląda, ogromna. Tutaj co jest z boku? Też chyba ta Toyota Tundra. No, no, też ta Toyota. Fajne to. Podoba mi się. I tak całkiem dobrze się tym jeździło na offroadzie. Teraz sobie jeszcze podwyższyłem, to może jeszcze lepiej by przez te wszystkie takie offroadowe drogi śmigało. Amerykańska wersja Hiluxa? Toyota Hilux, ona chyba trochę inaczej wygląda. Jest strasznie długi. Ciu. Czekaj, ja mu zawieszenie zmieniałem? Chyba tak. To ja mu dałem chyba wyścigowe zawieszenie? Ej, wydaje mi się, że ja mu dałem wyścigowe zawieszenie. Bierzcie zamieniacza, za chwilę się biorę, za chwilę się biorę, spokojnie. Czekaj, tak mi się coś... Chyba się z wami zagadałem. Już sam nie wiem, co zainstalował. A, tu nie ma zawieszenia, zobacz. No, dobra. Wydawało mi się, że... O Boże. Wydawało mi się, że zainstalowałem tutaj zawieszenie wyścigowe, ale tu w standardzie mamy regulowane zawieszenie w tym samochodzie. Jest dobrze. Spoko wygląda ta fura. No i jest dostępna dla osób, które mają Karpasa, no nie? Osoby, które nie mają Karpasa, no to niestety.